Druga ekspozycja tematyką nawiązuje do kuźni Kazimierza Bogdała, stworzonej przez niego w 1926 roku w podwórzu domu rodzinnego przy ulicy Jagiellońskiej, jako jeden z niewielu wówczas zakładów kowalskich na żywiecczyźnie. Kazimierz Bogdał urodził się 16 lutego 1906 roku w Milówce jako syn Jana i Anny Bogdał z domu Zeman. Posiadał troje dzieci. Córkę Annę i Bronisławem oraz syna Józefa. Od początku zakład oferował takie usługi, jak podkuwanie koni, wykonywanie i naprawianie narzędzi rolniczych typu pługi, brony czy wozy, a także przedmiotów codziennego użytku. W czasie II wojny światowej rodzina Bogdałów została przesiedlona do sąsiedniej Nieledwi, a dom wraz z warsztatem przejęli Niemcy. Wkrótce jednak, z powodu braku fachowców, Kazimierz Bogdał otrzymał pozwolenie na prowadzenie kuźni. Całość wraz z domem odzyskał po zakończeniu wojny. Od roku 1950 w warsztacie kowalskim zaczął praktykować syn Kazimierza Józef, który po zdaniu egzaminu czeladniczego razem z ojcem prowadzili działalność. Z shedem po dziadku i wujku przejął Paweł Pryszcz. I tak do dnia dzisiejszego istnieje zakład Kowalski, w którym pan Paweł stara się kultywować tradycję sztuki kowalskiej oraz dbać o zachowanie historycznego charakteru kuźni, która w 1988 roku została wpisana do rejestru zabytków. Organizuje w niej warsztaty dla grup szkolnych, które zwykle spotykają się z szerokim zainteresowaniem młodych ludzi. Młodzież jest ciekawa w jaki sposób można wykuć tak niepozorną rzecz jak podkowem? Opowiada, skąd w ogóle wziął się ten zawód, dlaczego kowalstwo było tak istotne jeszcze w nie tak całkiem odległych czasach. I chociaż obecnie zajmuje się głównie kowalstwem artystycznym, które przeżywa okres dużego rozwoju, to jednak, jak twierdzi, najwięcej przyjemności sprawia mu, kiedy to przy pomocy tradycyjnego miecha Kowalskiego rozgrzeje na palenisku metal i zamieni go w podkowę. Ekspozycja przedstawia zachowane fotografie i dokumenty z lat 1919, 1928, 1949, 50, 54, 56, takie jak świadectwa szkolne, świadectwa egzaminu mistrzowskiego. Wyciągi z księgi urodzin ich sztu, akty małżeńskie, karty rejestracyjne, książki zakupu materiałów, decyzje, wnioski, cenniki usług kowalskich, karty rzemieślnicze i inne zaświadczenia związane z rzemiosłem. Zachował się również poradnik do chowu i leczenia bydła, napisany przez weterynarza Grossa. Asystenta Akademii Weterynaryjnej w Wiedniu. Książka wydana nakładem arcyksięcia nadwornego Tadeusza Paraskowicza. Ten podręcznik to niezbędnik kowala, który również musiał być weterynarzem w owych czasach. Na zakończenie wirtualnego zwiedzania zwracam się z apelem do mieszkańców gminy Milówka. Może zbieracie niezwykłe przedmioty? Macie swoje hobby. Podzielcie się z nami swoją pasją, a my pomożemy Wam, aby ujrzały światło dzienne.